właściwie medyczny tam bardzo nie będzie, jakby się starał unikać wchodzenia w różne medyczne szczegóły. To, czego tu jest stałe, to jest właściwie clue tego, co jest mowa o opiece nad tym chorym. Na opiece, która powinna polegać nie tylko na staraniu się wydłużenia życia tym osobom, ale na zapewnieniu możliwie dobrych warunków. Tu jest zawsze ten problem, że mówimy, że pewne choroby są uleczalne, inne nieuleczalne. Nowotwora o tyle jest ciekawe, że zmieniła się definicja wyleczalności nowotworu. Obecna definicja wyleczalności nowotworu mówi, że nowotwór jest wyleczony wtedy, kiedy chory zażywa należnego mu wieku danej populacji bez istotnego upośledzenia jakości życia. To jest tak naprawdę gigantyczny przełom, gdyż ta definicja nie zakłada uwolnienia kogoś od nowotworu. Ta definicja mówi, że ktoś ma dożyć do jakiegoś wieku danej populacji, nie mówi nic o tym, czy ma mieć całkowitą remisję, czy ma mniej całkowitą remisję. To jest pokłosie postępu, który dokonał się, jeśli chodzi o biologię nowotworów, o wiedzę na temat przebiegu tych chorób i o nowe możliwości ich leczenia. O raku piersi zawsze, jak mówimy, to mówimy o tej jasnej stronie, o osobach, które miały rozpoznany ten nowotwór, które przebiły leczenie, które żyją, mogą kontynuować swoją ścieżkę rozwoju, mają dzieci itd., itd., itd. I to jest prawda. Jeśli chodzi o tego raka, to są dane amerykańskie. Spada dramatycznie współczynnik umieralności, ale rośnie w populacji liczba osób, u których kiedykolwiek rozpoznano nowotwór, nie żyją. Czyli ta liczba osób, to jest te spółki niebieskie, to są ci, te wszystkie kobiety, które kiedykolwiek chorowały na raka, no i które oczywiście wymagają różnego rodzaju działań medycznych, badań kontrolnych, leczenia działań niepożądanych, przebytego leczenia. Niestety mogą zachorować na drugi nowotwór. W każdym razie liczba osób, które wymagają opieki onkologicznej, stale rośnie. I w przypadku raka piersi jest paradoksalnie najlepsza z możliwych wiadomości. Ponieważ tej choroby w skali populacyjnej nie możemy zapobiegać, stąd liczba osób, które żyją w danej jednostce czasu, u których kiedykolwiek rozpoznano nowotwór, jest miarą sukcesu systemu opieki zdrowotnej, systemu edukacji, walki z lękiem i z tymi wszystkimi problemami, które dotyczą dostępności do różnych metod i możliwości z nich skorzystania. Jak to wygląda w Polsce? No, w Polsce osiągnęliśmy pewien postęp, no, daleko, daleko mniejszy niż to, co tutaj Państwo widzicie, także można powiedzieć, że dobra wiadomość jest taka, że potencjał do poprawy mamy jeszcze dalej bardzo duży. I oby to się jak najszybciej dokonało, no, w nocy z soboty na niedzielę, bo doskonałe perseidy, myślę, że należałoby życzyć sobie, żeby ta krzywa w Polsce też zaczęła tak wyglądać, jak wygląda tutaj. Liczba osób, które cierpią z powodu raka piersi, rośnie. I rośnie również liczba osób, w których następuje nawrót choroby. Po 1/3 chorych, które przebyły radykalne leczenie, ma nawrót choroby. Nawrót choroby rozumiany jako ponowne pojawienie się w innych narządach, odległych często geograficznie od piersi, zmian, które w obrazie mikroskopowym odpowiadają tym zmianom, które pierwotnie stwierdzano, lecząc z piersi. I to jest główny problem, ta grupa chorych, jeśli chodzi o raka uogólnionego, to jest największa grupa chorych, która ma uogólnionego raka piersi. Osobą, o której ten nowotwór w stanie uogólnienia rozpoznawany jest a priori, stanowi zdecydowaną mniejszość. I te osoby są o tyle w trudnej sytuacji, że mają pewne leczenie za sobą. Leczenie, z którym wiązały ogromne nadzieje, leczenie, które wymagało nierzadko różnych wyrzeczeń, które było ciężkie do przebycia, no, zdobyły wielką górę i okazuje się, że jeszcze wyższa góra jest nagle przed nimi. Czyli sytuacja tych osób jest bardzo, bardzo trudna. To, co się zmienia, to co mówiłem w postępie naukowym, który umożliwia poszukiwanie zupełnie nowych metod leczenia. Metod leczenia, które są skierowane nie tylko na nowotwór, ale skierowane są na, nie tylko mają zabić ten nowotwór, ale mają rozregulować jego metabolizm, mają wpłynąć na jego otoczenie, mają doprowadzić do sytuacji, w której pomimo tego, że ten guz nowotworowy jest, to nie czyni on szkód. I takich dobra wiadomość jest taka, że każdego miesiąca ukazuje się bardzo wiele publikacji, które w przyszłości mogą zaowocować w powstaniu nowych sposobów leczenia. Jak możemy leczyć w ogóle raka piersi? No, leczymy go w zależności od tego, jak on jest geograficznie rozmieszczony w człowieku, czyli jak duże są zmiany, gdzie są zlokalizowane, no i leczymy w zależności od jego cech biologicznych, czyli od tego,
na podstawie analizy występowania różnego rodzaju białek receptorów, czy on jest bardziej podatny na leki hormonalne, czy nie, czy jest podatny na leki antykerwa, czy nie, czy jest należy do tego tak zwanego typu triple negative. I około 2/3 chorych, czy w niektórych populacjach nawet 3/4, to są chorzy na raka, który jest hormonozależny. Czyli to jest taki rak piersi, którego wzrost jest zależny od endogennych poziomów estrogenów. No, drugim przykładem to jest rak prostaty mężczyzn, który jest zależny od endogennego poziomu testosteronu. I mamy sytuację tego typu w przypadku raka piersi, że w Polsce wydawanych jest bardzo dużo pieniędzy na leczenie tego raka, ale pomimo tego, tych ogromnych wydatków, nie ma równego dostępu do terapii dla wszystkich potrzebujących. Mamy program badań przesiewowych, do których niestety uległ w ostatnim okresie pewnej destrukcji, to znaczy bardzo poważnej destrukcji, zaniechano wysyłania zaproszeń. Natomiast problem osób, które mają to nieszczęście, że doszło do znowu choroby, doszło do powtórnego wystąpienia objawów nowotworu, jest problemem, który jest milczącym problemem dalej. Mam nadzieję, że uda się utworzyć sieć Resilience, czyli ośrodków leczenia raka piersi, dzięki zaangażowaniu towarzystw naukowych, ośrodków pozarządowych, współpracy z AOTM, z Ministerstwem Zdrowia. Mam nadzieję, że ta dobra wiadomość niedługo się będę mógł z nią z Państwem podzielić, gdyż organizacja jest też leczeniem. Organizacja leczenia jest leczeniem i organizacja, która zapewniała te ośrodki, umożliwia za pomocą tych samych narzędzi, które dysponują lekarze działający w rozproszeniu, uzyskanie lepszych wyników. Ale wracając do tych terapii leczenia raka piersi. No problem polega na tym, że leki, które są nowo rejestrowane, są w Polsce dostępne z dużym problemem i z dużymi trudnościami i z dużym opóźnieniem. Przy ogromnym, łatwym dostępem do wiedzy, no robi to ogromne frustracje i wśród chorych, i wśród lekarzy. Gdyż w chwili obecnej przez wszelkie bariery związane z przepływem informacji nie istnieją, natomiast bariery związane z realnym dostępem do wielu tych preparatów no niestety mają miejsce. Jeżeli spojrzymy na te typy biologiczne raka piersi, to ten rak związany z nadmierną ekspresją receptora HER2, który jest rakiem o rokowaniu złym niż przeciętny, gorszy niż przeciętny, gdyż ten nadmierna liczba tych receptorów powoduje, że on bardzo szybko się dzieli, jest oporny na leczenie, więc około 20% wszystkich chorych. Sytuacja tych pacjentów w Polsce uległa w ciągu ostatnich lat znacznej poprawie. Nie należy sądzić, że jest to raj na ziemi i że wszystkie potencjalne możliwości, które dysponuje nauka, są dostępne dla tych chorych, ale pewne leki są dostępne, pewne rozwiązania są możliwe dla tych pacjentów do zastosowania, które w sposób dramatyczny mają wpływ na poprawę ich wyników leczenia. Natomiast ci chorzy, którzy tego receptora, nie mają zmiennej ekspresji receptora HER2, ich dostęp do nowych technologii, nowych leków jest bardzo znacznie ograniczony. Większość z tych chorych to są chorzy, które mają tego raka hormonozależnego, którego pewnym surogatem biologicznym jest obecność receptorów estrogenowych. W przypadku tych nowotworów raka piersi, no te 3/4, 2/3 to jest ten rak zależny od poziomu estrogenów. Te raki, które są niezależne, stanowią więcej 1/4. I około 20% to jest ten rak z nadmierną ekspresją receptora HER2, który może mieć receptory, już nie musi, ale ta obecność tego receptora jest tak silnym czynnikiem prognostycznym, że ona determinuje zachowanie tej choroby. No mamy też chorych, którzy nie mają tych receptorów, ci chorzy negatyw. Mamy bardzo specjalną grupę chorych, jedyną wyróżnianą z uwagi na cechy choroby, a nie cechy nowotworu, to jest rak u osób, które są nosicielkami mutacji genu BRCA1 i BRCA2. Jeśli chodzi o raka HER2 dodatniego, to w ciągu tych kilkunastu lat XXI wieku uzyskano ogromny postęp, ogromną zmianę w możliwościach leczenia tych chorych. Ta krzywa, ta kropkowana żółta krzywa, to jest krzywa przeżyć chorych z pierwszego badania rejestracyjnego herceptyny. I to jest chorzy, którzy w tym badaniu otrzymywali leki cytostatyczne, klasyczne leki cytostatyczne, nie otrzymywali herceptyny. Mediana przeżycia tych chorych to wynosiła
około 20 miesięcy. A ta krzywa ciemna fioletowa to jest krzywa z badania Kleopatra, w którym chorzy dostawali herceptynę, drugie przeciwciało pertuzumab i lekcje dostatecznie do cetaxel. Ta mediana przeżycia wynosi 56,5 miesiąca. Czyli to jest to, co się udało w ciągu tych lat uzyskać. Dokumentuje możliwość modyfikacji naturalnego przebiegu choroby, możliwość ogromnej poprawy wyników. Jeżeli spojrzymy na terminy, którymi się posługujemy, bardzo chętnie paliatywne, radykalne, no to jeżeli połowa chorych przeżywa blisko 5 lat i to jest traktowane jako leczenie paliatywne, a w przypadku chorych radykalnie leczonych z powodu raka trzustki 5 lat przeżywa, nie wiem, 8%, 10%, to powoduje, że wartościowanie tych słów zupełnie inaczej wygląda. Natomiast w przypadku chorych, którzy mają tego raka hormonozależnego, to co się przez wiele lat nie zmieniało, zmieniło się w ostatnich czasach, zmieniło się w postaci możliwości kojarzenia klasycznych leków hormonalnych z lekami, które mają wpływ na inne mechanizmy biologiczne komórki. Życie jest tak, bo ewolucja wyposażyła nasze komórki w różnego rodzaju awaryjne systemy, które w przypadku komórek nowotworowych działają na szkodę pacjenta. Gdyż rak, odparniając się na jeden sposób, który szkodzi inny, uruchamia te systemy alternatywne. Natomiast w przypadku leczenia hormonalnego okazało się, że zablokowanie białek, które regulują cykl komórkowy w skojarzeniu z lekami hormonalnymi, powoduje bardzo znaczny postęp w wynikach leczenia tych chorób. Takim lekiem jest palmocyklin. Ten palmocyklin kojarzony z klasycznym lekiem letrozol powoduje ogromne wydłużenie czasu do progresji. Ten czas, mediana tego czasu do progresji w samym klasycznym leku letrozolu wynosi około tam 14 miesięcy, a tu wynosi blisko 2 lata, ponad 2 lata, prawie 25 miesięcy. W tych badaniach nie zaobserwowano wydłużenia przeżyć. To jest inne badanie, gdzie kojarzono palmocyklin z innym lekiem bezlandowym. W tych badaniach nie zaobserwowano, w przeciwieństwie do badań z raku HER2, dodatni różnic przeżycia. To można wiązać z tym, że to jest inna biologia tej choroby, że naturalny przebieg raka hormonozależnego jest znacznie wolniejszy i albo trzeba bardzo dużo dłużej poczekać na ewentualną możliwość udokumentowania wpływu na przeżycie całkowite, lub być może nie uda się tego wpływu w ogóle w przypadku takiego jednorazowego badania wykazać, gdyż ci chorzy po zakończeniu leczenia tego hormonalnego w tych badaniach są dalej leczeni innymi sposobami i na ostateczny wynik ich przeżycia ma to wpływ. Mamy problem zaawansowanego raka piersi, problem stygmatyzacji, problem mówienia, ugruntowanego mówienia, że jest to choroba nieuleczalna. A jakie choroby są uleczalne? Tak na dobrą sprawę, następstwa wypadków, niektóre zakażenia bakteryjne i niektóre wady wrodzone, a cała reszta chorób tych cywilizacyjnych to są choroby nieuleczalne. Mamy pewne możliwości leczenia tego raka z nadmierną ekspresją receptora HER2, możliwości kontrolowania tej choroby przez wiele lat u dużej części tych chorych. Natomiast te leki, które weszły w ostatnich latach do naszego instrumentarium, a weszły, jako naprawdę mogę tak powiedzieć, do przedstawicieli światowej onkologii, ale nie weszły do możliwości leczenia naszych chorych, też mogą podobną korzyść tych chorym przynieść. Ta grupa osób, która zachorowuje na raka piersi, ma nawet choroby, no to są to kobiety, które pełnią cały szereg istotnych funkcji życiowych. To są kobiety, które odczuwają wszystkie te negatywne konsekwencje, o których tu mówiły moje przedmówczynie, które odczuwają ten lęk, depresję, brak, niepewność odnośnie przyszłości, lęk o swoich bliskich, lęk przed śmiercią. I potencjalnie byśmy mogli pomóc znacznie bardziej, niż ma to miejsce w chwili obecnej. Ile nas kosztuje zaawansowany rak piersi? No w ostatnich czasach Instytut Innowacyjnej Gospodarki pod redakcją profesora Najszewskiego opublikował takie informacje mówiące o kosztach pośrednich raka piersi, raka nowotworów ginekologicznych, raka jajnika. Jeśli chodzi o raka piersi, to te koszty pośrednie są, jak Państwo widzicie, gigantyczne. Jeżeli je zestawimy z kosztami nawet najbardziej kosztownych terapii, no to okazuje się, że to wszystko wygląda zupełnie inaczej, tylko że przy decyzjach refundacyjnych wielkość tych kosztów pośrednich nie jest brana pod uwagę. Te koszty pośrednie to są koszty związane z przedwczesnym zgonem, koszty związane z udziałem opiekunów w pielęgnacji chorych, z absencją, z niedostatecznym
z dolegliwościami, którzy chorzy mają i chodzą dalej do pracy. To wszystko można wyliczyć. I świadomość tego faktu, że są tak ogromne koszty pośrednie chorób nowotworowych, w tym zaawansowanego raka piersi, są bardzo, bardzo mało znane. Jak to się dzieje w świecie? Czy jak ten problem wygląda, jak dużo tych kobiet istnieje? W ostatnim czasie ukazała się epidemiologiczna praca pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, w której przedstawiono analizę, a w ostatniej oceniono, że w Stanach Zjednoczonych obecnie żyje 140 tysięcy kobiet chorych na uogólnionego raka piersi. Przy czym no 1/3 z nich żyje co najmniej 5 lat. Około 11% żyje ponad, czy około 10% żyje ponad 10 lat. Czyli to jest grupa, której bardzo można pomóc. To jest bardzo istotny problem epidemiologiczny, społeczny, finansowy. Jak wygląda to, jeśli spojrzeć na to w horyzoncie czasowym? W grupie chorych, którzy są młodsze i były leczone na początku lat 90., to 5 lat żyło około 18% z tych chorych. Te, które były leczone na początku lat 2000, wynosi to ponad 1/3. Mediana przeżyć tych chorych uległa znacznemu wydłużeniu. Większemu uległa w przypadku młodszych grup, ale znacznemu uległa też również w przypadku tych osób starszych. Czyli mamy do czynienia z chorobą, której możemy wydłużyć, mamy dowody, że życie tych chorych uległo wydłużeniu. Oczywiście można dyskutować, na ile to wydłużenie związane jest z efektywnością terapii przeciwnowotworowych, a na ile z efektywnością leczenia wszystkich innych chorób, na które te kobiety chorują, bo zwykle chorują na więcej jak jedną chorobę. I wyniki leczenia chorób układu krążenia, cukrzycy, no wielu innych chorób uległy również w ciągu tych lat dramatycznej poprawie. No niemniej te dane wskazują na to, że u tych chorych istnieje możliwość uzyskania poprawy i że około 1/3 tych chorych żyje co najmniej 5 lat. To jest naprawdę wynik bardzo, bardzo długi. Jeżeli spojrzeć teraz jeszcze na liczbę osób, które chorują, zgonów i osób, które żyją z powodu, które żyją po rozpoznaniu uogólnionego raka piersi, to te słupki to jest liczba osób, które w ogóle żyją, u których kiedykolwiek rozpoznano raka. Natomiast ta krzywa przerywana to jest liczba osób, które umierają z powodu tego nowotworu, a ta ciągła krzywa to jest liczba osób, które żyją z powodu, czyli rozpoznano uogólnionego raka piersi. No te krzywe się rozchodzą, czyli w ciągu w długim horyzoncie czasowym skuteczność leczenia tej choroby ulega poprawie. Także myślę, że powinniśmy zmienić naszą terminologię i unikać mówienia, że uogólniony rak piersi jest chorobą nieuleczalną, gdyż to jest w odniesieniu do tysięcy tych kobiet rzeczą nieprawdziwą. To są krzywe przeżyć tych osób doprowadzone do 8 lat od rozpoznania, w zależności gdzie to wiek okazuje się być istotnym czynnikiem mającym wpływ na szanse przeżycia tych chorych, ale w skali całej tej grupy no mediana przeżyć wynosi, tych najlepiej rokujących wynosi około 3 lat. To jest też wynik, który jest wynikiem bardzo istotnym. Czyli mamy do czynienia z chorobą, którą możemy w dużym stopniu kontrolować, a na to kontrolowanie ma wpływ dostępność nowych technik leczenia. I to, co w Polsce się nam udało uzyskać, czyli że leczenie raka z nadmierną ekspresją receptora HER2 odpowiada no, standardom, no może nie do końca można się z tym kłócić, ale w każdym razie wprowadzenie pertuzumabu no, jest takim dowodem, że w przypadku pierwszej linii mamy ten problem leczenia zgodnego ze światowymi standardami. Natomiast dla chorych, którzy mają raka hormonozależnego, no od wielu lat nie wdrożono żadnej nowej terapii, która potencjalnie ma wpływ na ich dalsze losy. I to, co jeszcze powinno mieć miejsce, to wsparcie tych osób, które mają nowotworowe, gdyż ich sytuacja jest bardzo trudna, wsparcie ich rodzin i ułatwienie im życia i ułatwienie im dostępu do leczenia przez stworzenie odpowiednich mechanizmów zabezpieczeń socjalnych. Dziękuję bardzo.